Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Godzinę temu procedowaliśmy na tej sali obywatelski projekt ustawy o likwidacji TVP Info i abonamentu radiowo-telewizyjnego. I na tej sali, proszę Państwa, byli prawie wszyscy posłowie opozycji. Od lewa do prawa, od Konfederacji do partii Razem i czterech posłów partii rządzącej. Pytam się, dlaczego? Czy wy nie wiecie, że z mediów mieniących się publicznymi od miesięcy, a właściwie od lat, wylewa się fala obrzydliwego hejtu? W ostatnich dniach przekonaliśmy się, że ten hejt to mowa nienawiści, jest nie tylko obrzydliwa, ale groźna dla życia, wręcz śmiercionośna. Funkcjonariusze publicznych mediów, nie zważając na ostatnie tragiczne wydarzenia, nadal prowadzą kampanię nienawiści. Nadal obrażają swoimi paskami i audycjami większość społeczeństwa, której nie po drodze z waszymi mocodawcami. Te wszystkie haniebne działania są finansowane z publicznych pieniędzy, z abonamentu i z dotacji, z naszych pieniędzy, pieniędzy Polek i Polaków. Nie ma na to zgody. Polacy nie chcą i nie będą finansować kolejnej kampanii nienawiści, kolejnego szczucia niewinnych ludzi. Dlatego wzywam Polaków do podjęcia obywatelskiego nieposłuszeństwa i niepłacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Nie wspierajmy naszymi pieniędzmi pseudodziennikarzy i utrwalaczy pisowskiej władzy. Dziękuję.